Dzień dobry, witam ponownie na moim kanale Awantury Literackie i Historyczne. Słuchajcie, jako że mnie ostatnio nie jest czas na czytanie nowości, nic nowego niestety nie przeczytałem, miałem jedynie może czas, żeby sobie trochę parę rzeczy i to nie w całości przypomnieć. W związku z tym postanowiłem zrobić kolejny book, tak tym bardziej, że jeden taki zaległy u mnie cały czas się znajduje, a mianowicie jest to BookTag Recommendation BookTag tak zwany, czyli mamy ileś tam kategorii, w których rekomendujemy jakieś tam książki z jakichś tam powodów. Jako że jest to bardzo złożony BookTag, w sensie tych tematów jest 18, i znając moje gadulstwo, to zajęłoby mi to ponad dwie godziny, na co was narażać, rzecz jasna nie mogę, w związku z czym postanowiłem ten BookTag podzielić na dwie części. Dzisiaj omówimy 9 punktów, połowę, a następną połowę, miejmy nadzieję, za tydzień. No w każdym bądź razie w następnym odcinku. Cóż, nie przedłużając, zacznijmy od pierwszego tematu, a mianowicie jest on następujący. Książka, którą podajesz jako swoją ulubioną. Aha, tu jeszcze chciałbym zaznaczyć, że za punkt honoru postanowiłem sobie, że będę rekomendował książki, które do tej pory albo nie były w ogóle wymieniane na moich, których do tej pory albo w ogóle nie wymieniałem w filmikach, albo tylko wspominałem o nich mimochodem. Natomiast albo nie będę wspominał, albo będę wspominał, ale nie tylko o tych książkach, które są u mnie wymieniane najczęściej, na przykład no, Na południu od Brazos to praktycznie mogłaby być rekomendowana w każdej tutaj kategorii. Ale tak jak mówię, oprócz tych, o których wiele już razy mówiłem, będę się starał rzucić jak najwięcej nowości w tym sensie, że u mnie do tej pory nie wspominanych. I tak, ta ulubiona książka, więc ta książka ma tytuł W tył zwrot pani Lot. Nie mam jej przy sobie, jak zresztą prawie żadnej z tych książek, które będę wymieniał, ponieważ no, co tu dużo mówić, są to książki, które czytałem albo bardzo dawno temu, albo odesłałem je do Irlandii. Właściwie ze sobą mam tylko jedną książkę, natomiast resztę będę w miarę możliwości wklejał, żebyście widzieli, jak one wyglądają. A książka W tył zwrot pani Lot jest książką autorstwa Efraima Kiszona. To był izraelski satyryk, zmarły w 2005 roku. On był urodzony na Węgrzech i przypadkowo trafiłem na niego, będąc kiedyś w Empiku. Książka jest, no nie ma zbyt atrakcyjnej okładki, ale na szczęście ją zauważyłem, zacząłem przeglądać i wziąłem. I dzięki temu poznałem jednego z moich ulubionych, a właściwie najbardziej ulubionego satyryka, jaki mi w ogóle przychodzi do głowy. W tym Zwrot pani Lot to jest zbiór takich krótkich opowiadań humorystycznych, które cechuje przede wszystkim to, co ja cenię najbardziej, a więc autoironia, i to dotycząca zarówno samego autora i jego rodziny, jak i w ogóle narodu żydowskiego, czy społeczeństwa izraelskiego szerzej, znaczy wężej. A także ogromne ciepło wobec ludzi. Tam nie ma tutaj właściwie żadnej zjadliwości, tylko jest taka łagodna, pobłażliwa krytyka czy ironia. Oprócz tego oczywiście według mnie każde z tych opowiadań cechuje świetne poczucie humoru. Ten zbiór opowiadań akurat bym bardzo, bardzo polecił, a zwłaszcza, żeby zacząć od opowiadania, jak się terroryzuje terrorystów. Ja od tego opowiadania zacząłem i to jest jedno z tych, które utkwi na pewno na całe życie. Później jeszcze kupiłem kilka jego zbiorów takich satyrycznych opowiastek. Ja właściwie nie wiem, czy on napisał jakąś
powieść czy jakieś eseje być może pisał, ale ja go znam tylko od tej strony satyrycznej i to takich krótkich opowiastek. To są Afeda widzie, Abraham nic tu nie zawinił i z zapisków podatnika. Wszystkie one właśnie cechuje ich także podnoszenie różnorodnych tematów i taka łagodna kpina ze społeczeństwa, ale właściwie z tych ludzkich słabości, które zresztą sam autor podziela. Na przykład opowiastka o chrapaniu, w którym bohaterem jest on i jego żona, to jest też no, fenomen humoru moim zdaniem. Także polecam wszystkie książki Efraima Kiszona, a zwłaszcza ten zbiór opowiadań W tył zwrot Pani Lot. To by była kategoria numer jeden. Teraz punkt drugi, twoje książkowe guilty pleasure. No więc moim guilty pleasure są niewątpliwie kryminały. Kryminały, które ja sobie dzielę tam według kilku kryteriów, natomiast takim jednym z najważniejszych kryteriów to jest kryterium, jeśli chodzi o polskie kryminały, do 89 roku i po roku 89. Przy czym muszę tutaj przyznać, że dużo bardziej interesują mnie kryminały z okresu PRL-u. Zwłaszcza te dwie serie, o których już wspominałem, seria z Jamnikiem i seria z Kluczem, ale nie tylko. Przy czym, dlaczego to jest guilty pleasure? No pleasure dlaczego, to wiadomo, po prostu to jest czysta przyjemność czytania, chociaż ja sobie zdaję sprawę, że te książki nie są najlepsze. Często najwięcej ich jest średnich, a często niektóre są, wiele książek jest, powiedzmy co tu dużo mówić, słabych. Bardzo dużo książek jest po prostu załganych, ale ja je darzę takim niejako sentymentem, także dla mnie to jest przyjemność lektury. No a guilty, no dlatego, że czuje się człowiek guilty, bo jak sobie czyta jakiś taki kryminałek rodem z czasów Gomułkowskich, to sobie myśli, kurczę, bo przecież ja powinienem czytać biografię Eisenhowera, powiedzmy, która się tam kisi na półce i czeka na lekturę i nie ma się człowiek kiedy za nią zabrać i zamiast za tamto, to człowiek czyta o jakiś tam mankach w komisach z czasów siermiężnej Gomułkowszczyzny. No ale co zrobić? Poza tym przy tej okazji chciałbym też wspomnieć o jednej książce, którą spokojnie mogę polecić, zarekomendować w tym temacie, o ile to oczywiście kogoś interesuje, świat kryminałów polskich PRL-u drugiej połowie XX wieku, a mianowicie Otwierać milicja. To jest książka popularno-naukowa, napisana przez panią dr Skotarczak. Jest to historyczka, która zajmuje się właśnie literaturą popularną, historią literatury popularnej, zwłaszcza historią kryminału milicyjnego. I to jest wydanie IPN-owskie, w którym ten właśnie powieść, milicyjna powieść kryminalna jest opisana z różnych punktów widzenia, w różnych aspektach. Dla mnie osobiście była to, no, oprócz przyjemności czytania i olbrzymiej wiedzy, to jedna rzecz zaskoczyła mnie tam bardzo, a mianowicie okazało się, że w ramach tej tak zwanej odwilży popaździernikowej w lat 56 roku i częściowo 57, bo ona się szybko skończyła, Gomułka zaczął przykręcać śrubę bardzo szybko, ale przez te kilkanaście miesięcy po październiku okazało się, że ukazało się parę kryminałów, w których o dziwo na przykład szef, dowódca posterunku komendy powiatowej milicji obywatelskiej był jednocześnie szefem miejscowej bandy. Ja tego nie czytałem, ponieważ nigdzie tego nie mogę dostać, chociaż poluję na tę książkę. Nie mam tego przy sobie, nie pamiętam jaki jest tytuł. Jeżeli będzie zainteresowanie, to po powrocie, to zresztą można po powrocie do Irlandii pokażę, bo sprawdzę, co to za tytuł był i czyjego autorstwa, bo to jest opisane w tej książce. W każdym razie tam śledztwo jest, nie wiem, albo Warszawa prowadzi śledztwo w tej sprawie, albo jest tak zrobione, że ten szef posterunku posługuje sam siebie, jak się mówi, co jak w Tequila Sunrise. Powiem szczerze, że mnie to bardzo zaskoczyło, ponieważ tego typu fabuła już nie była obecna w kryminale milicyjnym aż do końca PRL-u. Nawet
w 70. czy w 80. latach, kiedy w kryminałach już na dużo sobie można było pozwolić, albo w czasach karnawału Solidarności, były wydawane książki, w których milicjanci czasem byli postaciami negatywnymi. Ktoś tam albo łapówki brał, albo na przykład, nie wiem, w alkoholizm spadał, albo przez niechlujstwo jakiś dowód rzeczowy zgubił, czy w ogóle uchybiał sztuce prowadzenia śledztwa. No ale żeby milicjant był jednocześnie szefem bandy, to takiej fabuły to ja naprawdę do końca PRL-u nie kojarzę. A po 56 roku, chociaż bardzo krótko, okazało się, że było to możliwe. Także moja guilty pleasure to są PRL-owskie kryminały. Trzeci punkt. Książka, którą kochasz, choć większość jej nie lubi. No, kochasz. Książka, która ci się podoba, choć większość jej nie lubi. Tu już wspominałem kiedyś o... Tu się wydarzyło Stephena Kinga. Wspominałem kiedyś o jego powieści Buick 8, którą, z tego co wiem, większość uważa za słabszą powieść. Dla mnie ona jest jedna z najlepszych. Jedną z najlepszych. Ja już o niej wspominałem. To jest taki motyw, że pewien samochód, właściwie coś, co uchodziło, co miało wygląd zewnętrzny samochodu, okazało się wrotami do innych światów. Jest to bardzo dobrze napisane, wszystko tam jest. Z tematu, z motywu wyciśnięty jest moim zdaniem wszyściutko i nic więcej, bo całe szczęście King nie rozciągnął tego do 1148 stron, tak jak robił to z tymi cegłami, powieściami To albo Bastion, ale ona ma tam jakieś, nie wiem, 400 stron czy coś koło tego. W każdym razie kończy się we właściwym momencie. Jest opowiedziana w formie, jak stary gliniarz opowiada to młodemu policjantowi. Wszystko tam jest na miejscu. Ludzie tego nie lubią, ale o tej książce już wspominałem. Natomiast chciałem przy tej okazji wspomnieć o czym innym, co King stosował. Nie wiem, czy do tej pory stosuje, bo ostatnio sobie wyrobiłem zaległości, jeśli chodzi o lektury Kinga. A mianowicie, czy to w książkach, w powieściach, czy to w zbiorach opowiadań, King zamieszczał takie informacje o tym, jak wpadł na pomysł napisania danego tekstu. To było zamieszczane albo we wstępie, albo w posłowie, albo na początku, albo na końcu książki. Otóż ja to uwielbiam. Ja bardzo lubiłem czytać. Dla mnie to była jedna z najciekawszych części książki. Opowiadania mogły być, część opowiadań mogły być słabych, ale ta część, właśnie jak on opisywał, jak na to wpadł, to mnie to, no szalenie mnie to interesowało. A z tego co wiem, z tym co ja się spotkałem, nikt tego nie podziela. Każdy mówi, że to jest nudne, że jego to nie interesuje i że tę część zawsze pomija. Ja wam podam jeden przykład, jak z tymi pomysłami u Kinga bywało. Chyba wszyscy znamy jego powieść, wszyscy ci, którzy się interesują Kingiem, znają jego powieść Mgła, mini powieść. Mgła. Dla niezorientowanych powiem, że to jest jak zwykle u Kinga małe miasteczko, położone gdzieś na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych, tam Maine, Bangor, te okolice, gdzieś tam w pobliżu jest baza wojskowa, są jeziora, są lasy i nagle okolice zaczyna pokrywać, tak idzie takim wałem, potężna, bardzo gęsta mgła i w tej mgle zaczynają dziać się bardzo dziwne i przerażające rzeczy. I cała historia opowiada o pewnej malutkiej grupce ludzi, którzy akurat zostali przez tą mgłę zaskoczeni w środku jakiegoś marketu, Super Samu, takiego Lidla amerykańskiego. No i oczywiście to jest cały przegląd społeczny, od fanatyczki religijnej po ludzi głupich, po ludzi rozsądnych, odważnych, tchórzliwych, wszystko razem. Opowiadanie jest bardzo dobrze, według mnie, ja to bardzo dobrze odebrałem, świetnie napisane. I King, zresztą były dwie ekranizacje, jedna była bardzo dobra moim zdaniem, chociaż zakończenie było takie bardziej hollywoodzkie, spartaczone w mojej opinii, natomiast druga ekranizacja kilkuodcinkowa to jest tragedia, flaki z olejem kompletne. Ciągnie się to, wlecze. Ja w każdym razie oglądać tego do końca nie mogłem. Ale jak King opisuje, że na to trafił? Otóż on mówi, że kiedyś był właśnie w takim supermarkecie, szedł alejką, towary po obu stronach, on pcha wózek i nagle
W głowie powstał mu taki obraz. Co by było, gdyby nagle w jego stronę zaczął lecieć taki pterodaktyl, stwór w rodzaju pterodaktyla, ale wielkości takiego, wiem, dużego orła, powiedzmy. What if, jak to on określał. What if, a co by było, gdyby w moją stronę właśnie zaczął lecieć taki... Tak, i on tego ptaka tak jakby zobaczył w swojej wyobraźni. I od rzemyczka do koniczka powstała mu właśnie mini powieść Mgła. Tam jak jest na przykład, to stosuje nawet przy zbiorach opowiadań, kiedy jest tam kilkanaście opowiadań, to w tym tekście, jak powstały pomysły, każde opowiadanie mówi, kiedy wpadł, także często są też opisane okoliczności powstawania, czyli że gdzieś to pisał nocami, czy był chory, no różne takie rzeczy. Jak mówię, mnie to bardzo interesuje, a innych z tego, co wiem, nikt oprócz mnie tego nie pochwalił. Każdy ma to, uważa to za wielki handicap danej książki. U mnie jest zupełnie inaczej. Dalej mamy punkt numer 4. Książka przeczytana najszybciej. No tutaj chciałbym wymienić 3 takie książki, a mianowicie Psy wojny Frederica Forsytha. Ja to czytałem, no tu mogę dokładnie powiedzieć, to był, znaczy prawie dokładnie, rok 83 albo 84. Ja byłem wtedy w Libii, to znaczy mój ojciec był geodetą, dostał kontrakt w Libii i ja tam do niego pojechałem, ja tam kończyłem ogólniak, robiłem maturę, bo przy ambasadzie polskiej był ogólniak i szkoła podstawowa, to się nazywało Szpilopap. Szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące przy ambasadzie PRL w Trypolisie. I myśmy mieszkali na takim kampie na pustyni, 120 km od Trypolisu na południe. Za nami się takie góry zaczynały, tam była miejscowość Garian, koło nas była Azazia, no to wszystko nieważne. W każdym razie, tam było kilku Polaków i jeden z kolegów ojca miał żonę na sąsiednim kampie, która była bibliotekarką, tam kilkadziesiąt kilometrów dalej. I ten gość po prostu bardzo często przywoził jakieś książki do czytania. Ja czasami czytałem, czasami nie. I pewnego razu wieczorem wpadł do nas na brydża chyba, o ile pamiętam, albo na wódkę do ojca, już nie pamiętam na co konkretnie, i powiedział właśnie, że mówi: Mirek, ja mam bardzo dobrą książkę, Psy wojny, nie wiem czy czytałeś. Ja mówię, że nie czytałem. No mówi, świetna książka o najemnikach, ale kurczę, ja muszę jutro rano zawieźć do Maryli, czyli do żony, bo mówi, tam jest cała kolejka, pół kampu się po to ustawiło, ona mi to dała tylko po znajomości, no wiadomo. I ja ją muszę jutro odwieźć z samego rana, bo nas tam zjedzą. Ja mówię, dobra, mówię, daj pan na noc, ja ją spróbuję. Zobaczę, ile przeczytam, tyle przeczytam. I słuchajcie, jak siadłem, tak ją skończyłem o 4 czy o 5 nad ranem. Kilkaset stron, awanturnicza powieść o... No właśnie, ona, w ogóle fabuła jest taka, że w pewnej republice afrykańskiej, nazywa się to Zangaro, fikcyjnej, odkryto kiedyś olbrzymie złoża bodajże cynku. I geolog, który to odkrył, sporządził raport i zostawił ten raport w archiwum tam jakiejś korporacji. I o tym raporcie zapomniano, ale potem sobie o nim przypomniano. No i zaczęto podchodzić do tego, żeby się do tych złóż dobrać. Ale w tej Republice Zangaro był prezydent, oczywiście dyktator, szajbnięty kompletnie, z którym się w ogóle nie można było dogadać. To jakiś sadysta, potwór. I to konsorcjum postanowiło zrobić tam zamach stanu. Mieli już u siebie człowieka, oczywiście jakiegoś polityka imigracyjnego, który oczywiście by im zapewnił po dogadaniu się eksplorację tych złóż cynku. I teraz trzeba było zorganizować grupę ludzi, którzy właśnie psów wojny, którzy zorganizowaliby ten zamach stanu. I zadanie powierzono pewnemu najemnikowi, który się nazywał Del Shannon. No i książka opowiada właśnie o nim, jak oni przygotowywali całą tę imprezę po całej Europie Zachodniej, jak gromadzili sprzęt, wynajem statku, no wszystkie tego typu szczegóły, to się czytało z wypiekami na twarzy. On oczywiście wziął starą ekipę, z którymi był w różnych wojnach, oprócz tego tam kilkudziesięciu murzynów z tej Republiki Zangaro przeszkolili. I książka opisuje właśnie przygotowanie i przebieg tej akcji obalania prezydenta w Zangaro. No jak to się skończyło, nie powiem, jak ktoś chce, niech przeczyta, ale to jest książka, którą zmuciłem
właściwie od wieczora do prawie do samego rana i wstałem dopiero jak ostatnie wersy przeczytałem. No fantastycznie się doczyta. No nie wiem, czy ona jest lepsza od Dnia Czakala, ale to jest ta sama najwyższa półka literatury sensacyjnej. Frederick Forsyth, Psy wojny. Drugą książkę, którą przeczytałem błyskawicznie, to są te bzdury Dana Browna pod tytułem Kod da Vinci. Dlaczego mówię, że bzdury? No dlatego, że oczywiście pisarz ma prawo do swojej, do puszczenia wodzy w swojej wyobraźni i nie można mieć do niego to pretensje, ale problem polega na tym, że okazało się, że wielu ludzi bierze to za dobrą monetę, to znaczy uważa, że tak było naprawdę. Znacie chyba wszyscy fabułę Kodu Leonarda da Vinci, mianowicie prowadzi to do tego, że Jezus miał swoich następców i ci następcy no, przez pokolenia istnieli, czy istniały, bo to też były kobiety i tak od rzemyczka do koniczka sprawa była wyjaśniana, zaczęło się od niewyjaśnionego zabójstwa w piwnicy jednego z muzeów rzymskich bodajże. I tutaj takie śledztwo prowadził profesor Langdon. Tak? Langdon chyba. I tak od tajemnicy do tajemnicy ta zagadka była podzielona na takie stopnie. Każdy stopień był, każdy poszczególny etap miał swoją tajemnicę do rozwiązania. Bardzo pomysłowo to było zrobione. Bardzo fajnie się to czytało. Ja pamiętam, że też siadłem nad tym i dopiero jak wstałem, ja patrzę, jestem na 500 stronie, ale nie wiedziałem, kiedy to przeczytałem. Także to była druga książka, którą mi się czytało jak najszybciej. I trzecia to są no, Krzyżowcy. Ja kiedyś do jakiegoś egzaminu się przygotowywałem, czy już do klasówki, nie pamiętam. W każdym razie jeden dzień sobie zostawiłem na powtórzenie materiału i już nie pamiętam, w antykwariacie chyba, czy jakoś tak kupiłem Krzyżowców, no i zacząłem ich czytać. Zrobiłem ten błąd, że zacząłem ich czytać. Też stałem od nich nad ranem, pamiętam to wydarzenie w szkole, egzamin czy klasówka było o 9, ja skończyłem o 7, także starczyło czasu, żeby coś zjeść, się umyć i iść do szkoły. No na szczęście ja pamiętam, że tam obyło się bez oblania. W każdym razie zdałem to, czy tam napisałem, ale powtórzenie diabli wzięli. No i Krzyżowców też pamiętam, te wypieki na twarzy, jak czytałem, szczególnie na przykład Szturm na Jerozolimę. No. Co tu dużo będę mówił, wszyscy Krzyżowców znają. Także te trzy książki czytało mi się najszybciej i wręcz błyskawicznie. Dalej, piąty punkt, książka, która zasługuje na więcej docenienia i uwagi. Tu bym powiedział o dwóch takich książkach. Jedna to jest historyczna, to jest PPR, Droga do Władzy, Piotra Gontarczyka. Jest to książka o początkach, pierwszym okresie Polskiej Partii Robotniczej, czyli tej agentury sowieckiej, która powstała z polecenia Stalina. Jest to książka popularno-naukowa, czyta się to bardzo dobrze, oparta jest na faktach, to są przede wszystkim na dokumentach i to dokumentach partyjnych, PZPR-owskich, komunistycznych, nie wrogów komunizmu, tylko ich własnego archiwum, które oczywiście było tajne do 1989 roku, potem dopiero można było tam mieć wgląd. No i tym okresem się komuniści nie chwalili, nic dziwnego, bo był to okres wyjątkowo zbrodniczy, tam zresztą był ten tak zwany mord założycielski, czyli zabójstwo Nowotki, później była sprawa braci Mołojców, do tej pory zresztą niewyjaśniona, potem były te zabójstwa polityczne dokonywane za Gomułki na działaczach PSL-u przed wyborami 1947 roku. Całkowite uzależnienie od Moskwy, całkowite, dosłownie całkowite, tam żadna sprawa nie obyła się bez pobłogosławienia przez Kreml, przez Stalina osobiście albo Dymitrowa, który odpowiadał za te sprawy międzynarodowe, ale Dymitrow też przychodził na pasku Stalina jak wyjątkowo kto. Poza tym opisany jest też PPR, ta ich w cudzysłowie partyzantka, w cudzysłowie, bo to była przeważnie bandyterka. Tam oni więcej napadali na dworki polskie, na polskie ziemiaństwo w terenie albo na
przeznaczali na walkę z polskim podziemiem niepodległościowym, czy denuncjowanie go dla Niemców. Stara jest taka sprawa, kiedy durny Spychalski zadenuncjował własną drukarnię, bo myślał, że to jest drukarnia Akowska. Ta sprawa się ciągnęła za nim później lata jeszcze po wojnie. I Gontarczyk w bardzo przystępny sposób, wykorzystując dokumenty, zdjęcia, archiwa, opisuje ten pierwszy okres do czasu powstania PZPR-u, czyli jak to się mówiło wtedy, do czasu, kiedy obie partie się zlały. Polecam bardzo tę książkę osobom. I to jest właściwie jedyna do dziś wydana taka, no najlepsza i chyba jedyna z prawdziwego zdarzenia historia, która opisuje te sprawy i te rzeczy. Potem, o ile wiem, się nikt za to tak specjalnie nie brał, a przedtem te próby, a jeszcze szczególnie za PRL-u, to było tak zakłamane, że w ogóle, jeżeli warto to czytać, to tylko po to, żeby zobaczyć, jak można zakłamać dany temat. Drugą książką, która według mnie zasługuje na dużo więcej uwagi, jest Zabawa w komunizm. Ulrike Meinhof, Klaus Roll i prawdziwe korzenie nowej lewicy, Bettina Roll. Bettina Roll to jest córka tej Ulrike Bader-Meinhof. Ulrike Meinhof, czyli tej lewaczki NRF-owskiej, zachodnio-niemieckiej, która no, frakcja Czerwonej Armii, terrorystki, dziennikarki lewackiej, lewicowej, która zresztą prowadziła razem z mężem czasopismo takie, to się nazywało Konkret, bardzo popularne było w Niemczech w całych latach 60., a potem oni przeszli na terroryzm, czyli na tą walkę, tak, na tę walkę taką, wiecie, prawdziwą w celu wyzwolenia klasy robotniczej. Jakoś, oho, aż się zegar zdenerwował. No nic dziwnego, Bóg tak jest spod zegara przecież. I tam są właśnie opisana jest historia tego ich czasopisma, tego ich poglądów, tej kawiorowej lewicy i ich przejścia właśnie na przemoc, czyli na te sprawy, które, na te zamachy, morderstwa, które zaprowadzili do więzienia i do samobójstw w więzieniu. Natomiast, co charakterystyczne, cała ta historia jest opisana przez córkę tej terrorystki i teraz na najwyższy podziw zasługuje to, jak ta kobieta, czyli autorka, potrafiła zachować no, normalność, co tu dużo mówić, czyli świadomość tego dobra i zła i zdrowy rozsądek. Przecież ona była wychowana chyba w najgorszym z możliwych środowisk, jeśli chodzi o pranie mózgu. W pewnym momencie była nawet oddana do sierocińca dla dzieci palestyńskich, w którym to sierocińcu forsowano dżihad. Stamtąd ją wyciągnął pewien prawnik niemiecki, który zresztą dostał wyrok za to od jej rodziców. I naprawdę, tak jak ta kobieta zachowała zdrowy rozsądek, to jest no, szapoba, bo to jest naprawdę duża sztuka, a książka jest pełna właśnie zdrowego rozsądku i takiego normalnego ludzkiego podejścia do tych spraw, przy czym niczego nie owija w bawełnę i świetnie się to czyta. To jest gruba cegła, ale naprawdę warto ją przeczytać i książka ta zasługuje na niewątpliwie większą popularność niż do tej pory. Na więcej docenienia. Punkt szósty to jest książka, którą czytałeś najwięcej razy. No, tutaj przede wszystkim to są książki z mojego dzieciństwa, z okresu młodości górnej, chmurnej, a jeżeli tak, to przede wszystkim Niziurski. Klub Włóczy Kijów, była ta książka zaczytana przeze mnie w tę i z powrotem. Opowiada ona o takiej wakacyjnej przygodzie pewnego chłopaka i jego kolegi z Warszawy, który pod przewodnictwem kilkorga dorosłych, w tym swojego stryja Dionizego Kiwajło, który charakteryzował się tym, że był potężnego wzrostu, człowiek góra, poszukuje skarbu gdzieś ukrytego w Polsce. Drogi prowadzą do Pułtuska, na Mazury, w Góry Świętokrzyskie, także po Warszawie jest, akcja się dzieje w Warszawie. Wist polega na tym, że
skarbu tego szukają dwie konkurencyjne ekipy. Jedna to jest ekipa jakiegoś tam kółka historycznego, to jest mniej ważna, ale druga to jest ekipa nie od Sparady, to jest dwóch przestępców, najsławniejszych przestępców w Polsce, to jest kurczę Więczysław Nieszczególny i Bogumił Kadryl. I oni są konkurencją, chcą znaleźć ten skarb wcześniej przed ekipą Kornela, bo to główny bohater się Kornel nazywa i stryja Dionizego, robią im różne psikusy, świństwa, świństewka. I książkę się czyta wspaniale, słuchajcie. Ja ją wspominam, arcyprzyjemnie. Kilkanaście chyba razy ją czytałem, za każdym razem to była ta sama przyjemność. Jak macie dzieci w tym wieku, no to Niziurski pisał dla takich, ja wiem, od 10 do 14, może 15 lat, no to zaproponujcie im to, bo warto moim zdaniem, tak samo jak warto i to jeszcze bardziej zaproponować swoim dzieciom, jak się ma w tym wieku, zbiór opowiadań Niziurskiego pod tytułem 13 występek. To jest z kolei, według mnie to powinna być żelazna pozycja lektury dla szkole podstawowej właśnie wśród dzieci tego wieku, gdzieś tak 12-14 lat. Słuchajcie, to jest zbiór opowiadań, w których autor Niziurski w najbardziej atrakcyjny z możliwych sposobów dla młodego człowieka przekazuje takie potężne wartości i najważniejsze rzeczy w życiu, a mianowicie jakie tam są sprawy poruszane. Ano na przykład takie, że można żartować z innych, ale w pewnym momencie żart się kończy i zaczyna się krzywda człowieka. Dalej już nie można iść. I teraz na poszczególnych przykładach uczy, jak taki punkt rozpoznać. Kiedy można coś ciągnąć, a kiedy trzeba przestać. Nie, to już pójdzie za daleko, wycofuje się z tego. Że lojalność kończy się tam, gdzie na przykład w grę wchodzi ludzka krzywda jakiegoś innego człowieka, gdzie na przykład, że po prostu pewnych rzeczy się nie robi i ci młodzi z tych opowiadań właśnie są poddawani takim próbom przez życie przede wszystkim. To znaczy są te granice właśnie, pewnych rzeczy się nie robi, niektórzy z nich robią te rzeczy i otrzymują i niestety uderzają w nich konsekwencje. Niektórzy z kolei cofają się w porę i też są tego pozytywne konsekwencje w takim razie. No jest to niezwykle pouczająca książka. Naprawdę, gdybym miał dzieci w tym wieku, to byłaby to dla nich lektura obowiązkowa i ja bym bardzo chętnie z nimi to omawiał, bo naprawdę tam każde opowiadanie jest warte tego, a jedno szczególnie to jest naprawdę wstrząsające. Ja to pamiętam do końca życia. Zakończenie było, które mnie praktycznie zwaliło z nóg. Ja to zakończenie zrozumiałem dopiero po latach, ale cały czas się zastanawiałem, dlaczego to zakończenie jest takie, jakie jest. Nie rozmawiałem o tym z nikim, ale później to rozkminiłem, ale to dopiero jakiś czas potem. Naprawdę 13 występek, niezwykle wartościowa książka i też czytałem te opowiadania razy, nie wiem ile jeszcze będąc dorosłym, żeby po prostu sprawdzić, czy odbiór jest taki sam. No i inny taki bohater to jest pan Samochodzik, którego książki czytałem niektóre wielokrotnie, przy czym tu nie chodzi o templariuszy, bo templariuszy czytałem chyba tylko raz, przynajmniej z całości, ale na przykład pan Samochodzik i Niesamowity dwór. To jest książka, którą mi się czytało najprzyjemniej i co najmniej kilka razy. Tu akcja jest taka, że pan Samochodzik, pan Tomasz, pracujący w Ministerstwie Kultury i Sztuki, dostaje zadanie od dyrektora Marczaka polegające na tym, że musi zrobić inwentaryzację w takim dworku gdzieś tam w interiorze Polski, bo właściciel zmarł i zapisał to na skarb państwa i tam jest bardzo dużo mebli zabytkowych i trzeba je po prostu zinwentaryzować, a tam zrobić prawdopodobnie muzeum. No i pan Samochodzik zbiera taką ekipę w postaci dwojga adeptów historii sztuki i jadą do tego dworku, żeby zinwentaryzować to, co tam jest. Przy czym okazuje się, że dworek kryje oprócz tych mebli cennych bardzo wielką tajemnicę. I że pan Samochodzik i jego ekipa mają wielką konkurencję, bo tę tajemnicę chce nie tyle rozwiązać, bo on ją zna, tę tajemnicę, ale chce wykorzystać dla siebie niejaki Batura.
Batura to jest kolega pana Tomasza ze studiów. On występuje w kilku książkach z panem Samochodzikiem, ale to jest niezwykle inteligentny gość, muzealnik też były, z bardzo wielką wiedzą, ale niestety on wykorzystuje tę wiedzę do tego, żeby powiększyć własny majątek. A mianowicie to, co znajdzie, upoluje, sprzedaje za mocne waluty prywatnie, są za granicę. Także, a pan Tomasz, jak wiadomo, wszystko oddaje do muzeum. Taka gmina. I ta książka czyta się fenomenalnie, przynajmniej mnie się tak czytało, zwłaszcza oparta jest na tym takim takim kontraście charakterów tych dwojga pomocników pana Tomasza, mianowicie panny Wierzchoń. Taka, wiecie, typ prymuski, perfekcjonistki i kolegi Bigosa. Kolega Bigos to jest taki hipisowaty gość, świeżo upieczony magister, trochę abnegat i jego dewizą jest z kolei grunt, to się nie przejmować i mieć wygodne buty. No i tych dwoje jak się zetknie, to iskrzy. Polecam tę książkę jako bardzo fajną lekturę, taką relaksującą. Drugą książką pana z tej serii pana Samochodzika, którą czytałem co najmniej kilka razy, to są Nowe przygody pana Samochodzika. To są z kolei nad tym jeziorem Nickim, czyli opisane są te okolice, gdzie Nienacki osiadł. No i ale o tym już chyba wspominałem, powielokroć czytałem Lema, Przygody pilota Pirksa i Dzienniki gwiazdowe, ponieważ te książki właśnie, których bohaterem jest Pirks i Ion Tichy, uważam za chyba najbardziej, nie powiem najlepszą, ale najbardziej atrakcyjną czytelniczo część twórczości Lema. Potem już takich książek, które czytałem wielokrotnie, chyba raczej nie miałem, może jedynie Żegnaj Laleczko Chandlera ze względu na klimat, ze względu w starym tłumaczeniu bodajże nie Pokulczyckiego, ze względu na klimat tej południowej Kalifornii lat 40. No i to jest Chandler, także Chandlera się czyta za każdym razem z taką samą przyjemnością. Następna kategoria to jest książka z gatunku, którego zwykle nie czytasz. No i tutaj postanowiłem wam powiedzieć, że nie czytam generalnie książek dotyczących sportu. Ale są dwa wyjątki. Pierwszym to jest książka, której nie pamiętam tytułu, Henryka Wilka. To jest taki dziennikarz właśnie, który się zajmował historią sportu. Ja tej książki nie znalazłem nawet na Lubimy Czytać. Tam jest taka jak Na obcym ringu bodajże, czy Olimpijczycy i kowboje, ale to nie jest to. W każdym razie książka opowiada o mistrzach bokserskich. Składa się z kilkunastu rozdziałów, gdzie opisuje, każdy rozdział dotyczy innego mistrza, przy czym chodzi głównie o mistrzów boksu zawodowego i to począwszy od XIX wieku, czyli Sullivana, aż poprzez George'a Carpentiera, czyli takiego mistrza mocnego uderzenia pochodzącego z Francji, okolice I wojny światowej. Potem wchodzimy w lata 20, 30, czyli czasy Jacka Dempsey'a, czasy Rockiego Graziano i książki się zdaje się kończy na, no, nie pamiętam, albo na Joe Louisie, albo na, chyba na Mohamedzie Ali. Aha, tam jest jeszcze opisana kariera Tony'ego Zeyla. Tony Zeyl to był nasz Antoni Załęski, czyli bokser polskiego pochodzenia, 100% Polak, ale rodzony tam, któremu karierę zniszczyli, a właśnie nie pozwolili rozwinąć się karierze trener, coache, po prostu złe ręce trafił, ale to był bardzo dobry pięściarz, który właściwie zaszedł prawie na same szczyty. Co charakterystyczne, jest taki film dość wczesny z Paulem Newmanem, to się nazywało Somebody Up There Likes Me, polski tytuł, to był Między liniami ringu. On tam gra takiego boksera z Nowego Jorku, Rockiego Graziano, który z chuligana, dzięki temu, że nie poszedł w chuliganerkę, ale w boks zawodowy, wyszedł na ludzi, można powiedzieć. Zrobił karierę, rodzinę założył, zaopatrzył rodzinę i Paul Newman go gra. I co ciekawe, finał filmu to są dwie jego walki z takim pretendentem, to znaczy z drugim mistrzem z Chicago, już nie pamiętam jak go się nazywał w filmie, ale
Jego grał właśnie Tony Zale, czyli Antoni Załęski. Załęski. I co, później po latach przeczytałem, że podczas kręcenia tego filmu, szczególnie walk tego Tony'ego czasem ponosiło, no nie zapanował, nie potrafił zapanować nad ciosem i było parę razy, że pan Newman raz prawie stracił przytomność, a zaliczał glebę parę razy, ale pretensji z tego co wiem do pana Zale'a nie miał. Także to by były właśnie takie książki, których gatunków nie czytam. I druga taka książka też z gatunku sport to jest Bogdana Tuszyńskiego Telewizja i sport. To jest ta jedyna książka, którą mam. Ona jest, widzicie, zaczytana na śmierć. Słuchajcie, to jest książka, tu jest autor ze Szpakowskim sprzed lat. Słuchajcie, to jest książka niesamowita. Ja ją pamiętam kupiłem jak pracowałem jako przedstawiciel handlowy u kolegi w hurtowni. Objeżdżałem miejscowości na Pomorzu i bodajże w Darłowie trafiłem, tam obsługiwałem jakieś sklepy i trafiłem do takiej jakiegoś półhurtu księgarskiego i tam pamiętam wszedłem, zobaczyłem, tam były książki ułożone na paletach, tak nisko trzeba było kucać i chyba dwie książki tam kupiłem. Jedna to był album ze zdjęciami aktorów, o Jezu, tej artystki z Warszawy, żony Majewskiego, Boże, jak ona się nazywała? Nie Zawitowska, nie Mirowska, nie pamiętam. No, zdjęcia są fantastyczne, słuchajcie, najlepsze na świecie, czarno-białe, to był ten album, wkleję oczywiście nazwisko tej pani po filmie. A druga to była ta książka, to jest historia studia sport, czyli sportowej redakcji telewizyjnej. To jest, słuchajcie, książka jest to fenomenalna. Setki zdjęć. Jak ktoś się interesuje historią polskiego sportu, to nie wyobrażam sobie, żeby tej książki nie przeczytał albo nie poznał. No, tu są o relacjach sportowych, o meczach, o polskich sportowcach, o tych ludziach, którzy tą redakcję tworzyli. Takie nazwiska jak Mrzygłód, Hopfer, jak Jan Ciszewski przede wszystkim, bo tu jest zresztą przecież na okładce. Słuchajcie, Jan Ciszewski to była postać legenda. Ludziom starszym nie muszę tłumaczyć, kto to był. Myśmy sobie w ogóle, ja go jeszcze pamiętam, myśmy sobie w ogóle nie wyobrażali, żeby jakikolwiek mecz kadry narodowej, międzynarodowy, ważny, relacjonował kto inny niż Jan Ciszewski. On relacjonował Wembley, on w 1973, on relacjonował Mistrzostwa Świata w Monachium w 1974. Argentynę, Hiszpanię bodaj. Nie wiem, czy Hiszpanię samą, ale pamiętam jak dziś, jak Polska się zakwalifikowała do Hiszpanii, jak krzyczał na antenie: witaj, słoneczna Hiszpanio. No, fenomen, jeśli chodzi o sportowe relacje. Przy czym, co się okazało? Okazało się, że ten fenomen to po pierwsze, nie za bardzo znał się na tym sporcie. Po drugie, no tam miał jedną nogę krótszą, ale to jest nieważne. Ważniejsze jest to, że był alkoholikiem. Miał problemy z alkoholem, był hazardzistą, ciągle był zadłużony i ciągle był zadłużony i okazało się, że on żądał i dostawał pieniądze od piłkarzy za to, że będzie wspominał ich nazwiska podczas relacji. Chcę, żeby twoje nazwisko padało podczas meczu, to płać. Mylił często, później się okazało, czy znawcy tam wiedzieli, że mylił często, kto jest przy piłce, numery przypasowywał do innych piłkarzy. Historii sportu się za bardzo nie znał. Tu jest ta sławna kontuzja Włodzimierza Lubańskiego. Słuchajcie, dziesiątki zdjęć. Tu są czasy wyścigu pokoju, kiedy w ogóle nie było kwestią, kto wygra, tylko było kwestią, czy z jaką przewagą Szurkowski, czy później Szozda nad peletonem dojedzie do mety. Potem nastały czasy dopiero Olefa Ludwiga i o polskich kolarzach już nie ma co wspominać. Tomasz Hopfer, ulubieniec mojej mamy, między innymi bardzo sympatyczny gość, zmarł dość wcześnie, na początku lat 80. Opisane tu są, w jakich, Bogdan Tomaszewski, tu jest też Hopfer, to jest Bogdan Tomaszewski, tu jest Hopfer, Irena Szewińska. Opisane tu są relacje, w jaki sposób się technicznie odbywały relacje, na przykład z Olimpiady w Meksyku. Tu mamy Tom Baszanowski chyba, tak?
Stefan Rzeszot przeprowadza wywiad z naszymi świetnymi sztangistami. Na pierwszym planie Waldemar Baszanowski. No kawał historii polskiego boksu, oczywiście zakładając, że te sprawy kogoś interesują. Mnie to boks kiedyś interesował i owszem, ale po jakimś czasie to już przestało być moim hobby i teraz w zasadzie sport to dla mnie mógłby nie istnieć. Ale tę książkę polecam bardzo, a zwłaszcza jeżeli ktoś się tymi sprawami interesuje. A Bogdan Tuszyński, to potem sprawdziłem, to jest w ogóle jego książki, też można polecić śmiało, bo to jest w ogóle chodząca encyklopedia, jeśli chodzi o historię sportu polskiego i nie tylko. Dalej mamy kategorię ósmą. Książka, która zasługuje na swoją popularność. No tutaj oryginalny nie będę. Powiem, takie trzy książki wymienię. To jest przede wszystkim to jest Mistrz i Małgorzata Bułhakowa. Z tego co wiem, książka ta jest i doceniana, uważana za arcydzieło. Ja się z tym zgadzam. Poza tym jest bardzo popularna, jest czytana. Na vlogosferze też, z tego co widzę, jest czytana i też jest omawiana. Nie ma tak, że ona jest zapomniana. No i zasługuje na to. Jeden z najlepszych przykładów realizmu magicznego w ogóle ever. Druga to jest Czarodziejska Góra. Też jest popularna. Moim zdaniem, w ogóle będę chciał temu jeden odcinek poświęcić, a mianowicie pewna polska noblistka przypomniała o Czarodziejskiej Górze, pisząc swoją inną książkę, chodzi mi konkretnie o Empuzję. No nie sposób nie porównywać tych dwóch książek, a właśnie temu porównaniu chciałbym poświęcić jeden z odcinków, no ale muszę sobie... Empuzję ja w ogóle muszę przeczytać w całości, bo w całości nie przeczytałem, a Czarodziejską Górę muszę sobie przypomnieć. Tyle. Nie ma siły. Ja czytałem Czarodziejską Górę, ale to było tak dawno, że no nie podejmę się opowiadania o tej książce bez ponownej lektury. No i trzecią książkę taką z arcydzieł to jest Solaris Lema, która jest uważana przez wielu za najlepszą powieść fantastyczną w ogóle. Ja czemu nie mogę się z tym zgodzić. Przetłumaczona jest na nie wiadomo ile języków, w milionach egzemplarzy wyszła na całym świecie. Były ekranizacje, jak wiadomo. Książka nieustannie, Lem jest nieustannie czytany, a Solaris uznawany za jego sztandarowe dzieło i moim zdaniem słusznie. Ale chciałbym tu też powiedzieć o takiej książce Dwie dzieci z dworca zoo. Otóż niedawno się okazało, że ja oglądając któryś vlog z polskich vlogerów, nie wiem czy nie Grafa Zero, no, w każdym bądź razie okazało się, że ta książka jest ciągle popularna. Dlaczego mówię ciągle? Ponieważ to była książka, którą w 80-tych latach przedstawił mi jeden z kolegów. Mówi, Miraz, musisz to przeczytać. Ja mówię, o czym to jest? No jest to o dzieciach ćpunach w Berlinie, na dworcu. No ja za bardzo nie miałem ochoty, bo temat mnie nie za bardzo interesował. Po drugie mówię, pewnie będzie obsobaczanie społeczeństwa, kiedy to społeczeństwo jest winne i tak dalej. Guzik, okazało się, że to jest książka bardzo rozsądnie napisana, bardzo wprost i tam nie ma obwiniania raczej społeczeństwa. Tam jest w ogóle, to nie jest w ogóle kwestia obwiniania, tylko po prostu tam są opisane decyzje tych młodziaków i bez żadnego owijania w bawełnę są przedstawione ich skutki. Christine F. to napisała. My dzieci z dworca zoo, to jest książka do znalezienia na Wikipedii, także jak ktoś tego jeszcze nie czytał, to bardzo polecam. I co się okazało? Okazało się, że ona była już popularna wtedy, czyli w 80-tych latach. Wiem, że w 90-tych była też popularna, później przynajmniej ja o niej nie słyszałem, a teraz się okazuje, że to dalej jest czytane. Także książka, która jest czytana przez kilka dekad, no to jest rzadkość. I to na takim, która przez kilka dekad zachowuje popularność, szczególnie wśród młodszych czytelników, no to jest naprawdę rzadkość. Także tu bym wymienił jako te trzy arcydzieła i tę jedną. Dalej mamy dziewiąte pytanie.
Czyli to już będzie ostatnie. Książka, którą najczęściej polecasz, gdy ktoś poprosi Cię o rekomendację. No a to pytanie to w ogóle nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. No bo słuchaj, poleć mi jakąś książkę. No co, co, do czego? Co chcesz? Stół podeprzeć? Czy w ogóle książkę kucharską, Biblię? O czym chcesz czytać, chłopie? Jaką? Historia, geografia, język polski, science fiction, co? Musi ktoś... Trzeba to jakoś bardziej sprecyzować, dlatego ja postanowiłem po prostu wybrać sobie kilka kategorii i z tych kategorii powiedzieć, które jakby mnie ktoś poprosił o polecenie jakiejś książki z danej kategorii, to bym wśród innych tę, powiedzmy, bym no, na pierwszym miejscu albo na jednym z pierwszych miejsc polecił. I tutaj na przykład science fiction by polecił Cieplarnię Briana Aldisa. To jest książka, która mi zapadła na całe życie. Ona ma specyficzny, hipnotyczny klimat. Opowiada o końcu życia na Ziemi, o tych końcowych fazach. Nie opowiada o jakiejś katastrofie, tylko o tych końcowych fazach, eonach życia na Ziemi, kiedy zachodzą procesy właściwie odwrotne do ewolucji, bo ewolucja to była rozdzielanie się gatunków, natomiast tutaj te gatunki się jakby schodzą, łączą. Cała Ziemia, ten obszar do życia jest pokryty przez jedno drzewo, które ma miliardy od gałęzi, to jest dżungla z jednego drzewa i w tej dżungli żyją tu i ówdzie drobne, niewielkie grupy no, takich późnych ludzi. Cała historia opowiada o takim chłopaku, który został wyrzucony przez grupę za niepodporządkowanie się liderce i opowiada, by tu za dużo nie powiedzieć, bo tutaj jest dość... Tu nie chciałbym spoilerować. Każdy opowiada o jego perypetiach i jednocześnie pokazuje ten świat schyłku Ziemi. Tam jest kilka bardzo, bardzo fajnych motywów, zwłaszcza z jednym grzybem, smardzem. No i zakończenie jest też takie, wiecie, większe niż życie, które zapada w pamięć z pewnością. Pobliski gatunek fantazy, to tu bym chciał polecić książkę mało znaną Paula Andersona pod tytułem Podniebna krucjata. To jest taka z przymrużeniem oka napisana historia dziejąca się w średniowieczu w Anglii, a mianowicie w posiadłościach pewnego lorda awaryjnie ląduje statek kosmitów. Oczywiście ludzie są ze średniowiecza, więc nie bardzo wiedzą, z czym mają do czynienia, ale wbrew pozorom to są łebscy goście. W końcu rozkminiają, o co tu chodzi, zdobywają ten statek. Już nie pamiętam jak, bo nie pamiętam szczegółów, ale wiem, że tam pada, orientują się, do czego on służy. Tam chyba zresztą wszyscy ci kosmici zginęli podczas tego lądowania, więc tam chyba tam nie było chyba walk o to, ale rozkminili, jak do niego wejść, rozkminili do tego, do czego to służy i postanowili wybrać się nim do Ziemi Świętej. I to wybrać się tak z przytupem, to znaczy lord, żona, rodzina, cały dwór, wojsko i jeszcze część chłopów i łącznie z inwentarzem żywym i zapasami jedzenia i broni. I odpalili to, już też nie pamiętam, ale to jest wszystko tak fajnie pokazane, że no od biedy idzie, jest jakieś teoretycznie jest to możliwe, także to nie jest taka kompletna bzdura, przynajmniej w danej chwili się nie wydaje, no a poza tym oczywiście trzeba przyjąć konwencję. Ale problem polega na tym, że zamiast polecić do Ziemi Świętej, to odpalili program, który wysyłał ten statek z powrotem tam, skąd przyleciał. Więc w jakieś tam eony kosmosu odległe od Ziemi. Oni oczywiście nie wiedzieli, jak wrócić. I wylądowali gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej między różnymi cywilizacjami. Ta część kosmosu była dość gęsto zamieszkała przez cywilizacje, które się okazało, są tak rozwinięte, że w ogóle zapomniały, że istnieje coś takiego jak walka. W ogóle zapomniały, że istnieje coś takiego jak konkurencja, obfitość jest wszystkiego, a już walczyć przy pomocy jakichś mieczy czy toporów, to w ogóle im do głowy by coś takiego nie przyszło. I wykorzystując to, ten lord z tą swoją całą ekipą podbija planetę po planecie. A zakończenie w ogóle to jest zrywa po prostu czapkę z głów. Jest kapitalne wręcz. Książka jest napisana z olbrzymim humorem, oczywiście z przymrużeniem oka. No i ma to do siebie, że miała ekranizację fatalną, chyba jedną z najgorszą z możliwych. Także o ekranizacji zapomnijcie, ale książkę Wam bardzo polecam. Napisał to Paul Anderson, a więc jeden z fachowców science fiction. Dalej mamy, na przykład gdybym mam jakąś sensacyjną, miał polecić komuś tam, gdyby mnie ktoś poprosił, bym polecił zbiór Frederica Forsytha Czysta robota. To jest zbiór opowiadań takich sensacyjnych, których większość zapada w pamięć.
A dwa, trzy to są takie, wiecie, najlepsze, jakie kiedykolwiek człowiek czytał. Ja przynajmniej. To z pewnością bym je umieścił wśród dwójki, trójki, dziesiątce najlepszych, jakie kiedykolwiek czytałem. Cały zbiór jest moim zdaniem świetny. Tam nie ma słabego punktu. Zaczyna się od bardzo dobrych i jest kilka wyśmienitych opowiadań, przy czym dwa, co najmniej dwa to są mega. Jedna to jest wariacja na temat Starego Człowieka i Morze, kapitalna. I druga to jest, ona była wykorzystywana w niektórych filmach, to jest, wykorzystuje motyw niezgodzenia się pewnego starego człowieka na rozbiórkę jego domu razem z całą ulicą. Przy czym jak to się stało, dlaczego, to jest to naprawdę jest kapitalnie poprowadzone. No i jeszcze jest parę opowiadań. Bardzo, bardzo bym polecał ten zbiór. Czysta robota, Frederick Forsyth. No i teraz powieści. Jakby ktoś mnie poprosił, słuchaj, poleć mi jakąś powieść, sagę powiedzmy. To bym powiedział tak. Słuchaj, Trygve Gulbrandsen, to jest pisarz norweski. No, powieść jest nazwana kultową w Norwegii. Zmarły w 1962 roku i on napisał taki dyptyk albo trylogię, różnie, bo to druga część ma chyba, druga część się składa z takich dwóch tomów. To są Alasy wiecznie śpiewają i druga część Dziedzictwo na Bjørndal. I to jest historia pewnego rodu chłopskiego, zamieszkałego, który zamieszkuje w górach, ale te góry są, on jest, ich posiadłości znajdują się w górach, ale one są blisko nizin. Ich całe kontakty z nizinami są non-stop, ponieważ oni tam no, mają non-stop kontakty, oni mieszkają tam ze 20-30 km od tych nizinnych miejscowości. Przy czym, no niestety, słuchajcie, rozgadałem się 7 razy, będzie bił. Przepraszam, 5 razy będzie bił. Trudno, trzeba to przeżyć. Przepraszam tych, których to irytuje. Ja przy tym już spać nawet mogę. Także Alasy wiecznie śpiewają, to jest saga właśnie tego rodu. Opowieść o twardym życiu, o tym, jak trzeba sobie życie zorganizować, o tym, jak o miłości, o walce z naturą, o walce o miłość, o walce z innymi ludźmi. Tam są opisane trzy pokolenia tych chłopów, przy czym życie jest pokazane w tym aspekcie takim bardzo ciężkim, bo tam, wiecie, te owoce ziemi, które oni wyrywają tej ziemi w górach, to trzeba przeznaczyć ileś tam razy większą pracę niż ci ludzie z nizin. Zresztą oni mają, ci górale mają fatalną opinię, bo mają opinię właśnie jakich twardych, nieustępliwych. No tak ich życie nauczyło. Książka jest pięknie napisana, tam są też piękne opisy natury tych lasów górskich. No jedna z tych, co się właśnie zapamiętuje na całe życie. Oprócz tego poleciłbym komuś młodszemu na przykład. To jest opowieść z popularnego dość gatunku o wikingach, a mianowicie Rudego Orma, Gunnara Bengtssona. To jest opowieść pełna rozmachu o pewnym chłopcu, później młodzieńce, później mężczyźnie, który został za młodu porwany przez przepływających obok wikingów. On był też z tamtych rejonów, też był Skandynawem, bo był rzecz się dzieje, został porwany ze Skanii. Skania to jest to południowa część dzisiejszej Szwecji. Ten cypel nad Polską, co wisi. No i zaczęło się właśnie. On został porwany jako niewolnik, potem ze względu na dzielność został przyjęty do kompanii. Powieść jest napisana z rozmachem, opisuje przygody w Anglii, w państwie króla Etelreda, opisuje przygody w Hiszpanii, czyli w państwie Almanzora. To jest taki szogun arabski, który miał realną władzę, chociaż nie był z rodu królewskiego, ale miał realną władzę w Hiszpanii Maurów, rzecz jasna, czyli w Hiszpanii arabskiej. Oprócz tego są pokazane przygody, to się, powieść się ciągnie przez lata całe, przez całe życie tego Rudego Orma, czyli tej głównej postaci. Są przygody na Rusi, czyli ponieważ oni się wyprawiają po pewien skarb w kierunku Konstantynopola, to są te, pokazana jest ta cała przeprawa przez Ruś, czyli Dźwiną do góry, później to przejście smoleńskie, gdzie trzeba było
Więc jak się zobaczy na mapę, to ta rzeka Dźwina wpada do Bałtyku, nią trzeba wiosłować pod samą górę, potem przerzucić łodzie na ziemię, przeturlać je dosłownie chyba 120 km do górnego Dniepru i później Dnieprem trzeba płynąć na południe. To wszystko tam jest opisane, tam ich atakują połowcy, walki z połowcami, no i później z Bizantyjczykami. Potem część jest też już ostatnia, to jest jak, bo to było społeczeństwa chłopskie przede wszystkim. Społeczeństwo wolnych chłopów i to zarówno ci, którzy się wyprawiali na wiking tak zwany, jak i ci, którzy tam po prostu zostawali i uprawiali gospodarkę. I ostatnia część to jest właśnie jego gospodarowanie w latach już takich starszych, dojrzałych właśnie on dzięki tym wyprawom doszedł do pewnego majątku, kupił ziemię, zaczął na niej gospodarować. I są, to też było zresztą pełno przygód, bo wiecie jak to jest, jak ktoś ma majątek, to się zawsze znajdą tacy chętni, którzy by mu ten majątek chcą, żeby się z nim podzielił. Pokazane jest życie społeczności, między innymi Ting, czyli taki jakby okoliczny zlot, zjazd dorosłych mężczyzn, który taki jakby parlament, to znaczy to nie parlament, bo to oni nie ustanawiali praw, ale to załatwiane były wszystkie sporne sprawy, które się nagromadziły przez te kilka lat albo przez rok, zależy jak często był zwoływany ten ting, to się często kończyło pojedynkami, jakimiś tam odszkodowaniami, ustalano jakieś tam spory graniczne tego typu, w ogóle jak funkcjonowały te wiejskie społeczności. Także Rudy Orm, to byłaby ta książka, którą bym polecił jako taką powieść, no, przygodową. Generalnie, kapitalnie to jest napisane. No tyle. Godzinę wytrzymaliście ze mną, ci, którzy oczywiście wytrzymali, wystarczy. Dobrnąłem do połowy pytań, resztę taką samą ilość zostawiam sobie na następną część. Bardzo dziękuję tym, którzy ze mną wytrzymali do końca. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre książki zaproponowane przeze mnie wzbudzą Wasze zainteresowanie i polecam się na przyszłość i z drugą częścią. Dziękuję bardzo. Cześć.